Cześć wszystkim, witam was kochani serdecznie, ja jestem Juken, przed wami 37 odcinek z Euro Truck Simulatora 2 z serii Zaczynamy od Zera do Milionera, czyli z serii, w której całe levelowanie i wszystko, totalnie wszystko na tym profilu dzieje się na waszych oczach i tylko i wyłącznie na odcinkach. W poprzednim odcinku na końcówce spłaciłem jeden z kredytów, także no tej kasy za dużo nie mamy, więc trzeba by po prostu kasę, myślę, że... nadrobić. Raczej bym się tu nie spodziewał wbicia jakiegoś levelu, aczkolwiek kto wie, jakbyśmy jechali ostrożnie. Prawdopodobnie będzie trzeba, moi drodzy, naprawić ciężarówkę. Bez tego ani rusz. Także pierwsze co zrobimy, to naprawimy ciężarówkę, no bo troszkę te boty mnie pootukiwały niestety i pewnie szybkiej podróży nie zrobimy. Jakieś fajne zleconko sobie byśmy wybrali. Chyba nie mam jeszcze nic zaznaczone, ale to najpierw zrobimy sobie zleconko. Słuchajcie, moi drodzy, gdzie my tu jesteśmy? To już przy okazji może, słuchajcie, odkryjemy znaki zapytania. Oczywiście zawsze jadę bezpiecznie, Iwonko, droga, kochana, wspaniała, cudowna. Zawsze jeżdżę bezpiecznie. Okej, przy okazji może sobie, słuchajcie, znaki zapytania. Odkryjemy sobie znaki zapytania. Gdzie my to stoimy? Widzowie, gdzie my to w ogóle skończyliśmy ten kurs? Bo już nie pamiętam. Co my to tutaj wieźliśmy? Trochę widzę zmęczenie na oku. Ale to już tam się zobaczy później. Słuchajcie, gdzie to się wyjeżdża? Niby w lewo. Skręć w lewo. Okej. Okay. Niby tędy, okej. Okay. Przy okazji odkryjemy sobie znak zapytania i... naprawimy ciężarówkę. Do skrętu w prawo. Bo może być konieczna, znaczy na pewno będzie konieczna szybka podróż. Chociaż skręć można by. W prawo, a następnie skręć w lewo. Dobra, dobra. Można by, słuchajcie, kiedyś takie challenge. A następnie skręć w prawo. Sobie założyć, że po prostu tam, gdzie. Skręć w prawo. Tam, gdzie po prostu skończyliśmy trasę, zaczynamy kolejną. Można, jakby, no, oczekuję tego od naszych kierowców, to i sam mógłbym tak samo robić, ale myślę, że, no wiadomo, jeśli nam chodzi jednak o tą kasę, no to nie możemy, widzowie, tak sobie tutaj narzucać. Chociaż wiadomo, że no, jeżeli miałbym taką trasę zrobić z miasta, w którym jestem, nawet nie wiem, gdzie jestem, to oczywiście, że nie musiałbym tej ciężarówki naprawiać. Prawda? No bo ta naprawa to tylko jest konieczna do szybkiej podróży. Ona by jeszcze dała radę pojechać. Ale sobie naprawimy. Odkryjemy przy okazji znaki zapytania. Chyba gdzieś w Niemczech w ogóle jesteśmy. Już nie. Prosto. Nie pamiętam tak do końca. Dobra. Niech jedzie Gaugan 1. Jedź tym Mustangiem. Wlokom się tu, kurde. Jedź prosto. Bez migaczy. To nie jest trasa, widzowie. Tutaj jedziemy naprawić auto, także się nie liczy. Przy okazji jakiś znak zapytania odkryjemy. Przygotuj się do skrętu w lewo. Jedź tą beczułką. Skręć w lewo. Łejery. Juken, co ty wyprawiasz, chłopie? Co ty robisz? O, jak ładnie mi mrugają, widzicie? Dobra, skanie odkryliśmy. Także drugi znak zapytania, czy agencja pracy jest tam dalej. A my chcemy naprawić, bo będziemy chcieli jakieś zlecenie wziąć. Spać raczej na razie nie zamierzam, widzowie. Raczej nie myślę o tym, żeby spać. Zalecenia serwisowe. O jery. To jesteśmy na minusie właśnie, widzowie. Słuchajcie, dobra, to jak już ten, to już naprawimy, to już pojedziemy do tego znaku zapytania kawałeczek dalej.
Nic, pracownicy zarobią. Dostaliśmy kredyt na koncie, bo pracownicy zarobią, ale. Ale niedobrze, niedobrze. Minusik, kurwa. Zaczynamy odcinek, widzowie, od minusa. Dobra, odkryta agencja pracy, specjalnie tu przyjechałem. I teraz możemy sobie wziąć zlecenie, rynek pracy. Słuchajcie, no co ja bym tu wziął za zlecenie? Może benzyna? Nie, bo Helsinki to niekoniecznie bym chciał. Tu są jakieś pompy. Też niekoniecznie bym tu chciał jechać. Helikopter to wieźliśmy już tyle razy ostatnio, że olej opałowy. Szkło pakowane. Kurczę, ciężko się tu zdecydować. Widzowie, no przez tą Szwecję to ostatnio tyle jeździliśmy, że wystarczy. Może przez Polskę byśmy sobie przejechali. Tej Litwy tu będzie dosyć mało. Ale to jest Kowno prawdopodobnie, tak? Kowno do Niemiec. I byśmy wieźli olej opałowy. Tylko, że kurczę, ani to nie jest delikatny ładunek, ani ładunek o wysokiej wartości. Więc tak nie do końca, widzowie, bym był przekonany. Ja bym wolał coś innego. Tu jakieś meble. O, tu by była fajna nawet trasa przez Czechy, Austrię do meble, słuchajcie, z Elbląga. Czyli do Elbląga byśmy się musieli teleportować. Może to by była fajna wersja, słuchajcie. Bo nic lepszego tu chyba nie znajdziemy. Zobaczmy cena według dystansu. Walencja, gorące chemikalia. No są inne trasy, ale nie ma 1100 km. Tu to w ogóle odpada, nie chcę. Kurczę, te moje zdecydowanie, wiecie co to jest? Tu jakieś skutery na podwójnej naczepie, Barcelona, Cordoba. A 900 km? Trochę mało, nie? To jest... O, tutaj jest zlecenie w ogóle, słuchajcie, ale jest krótkie. No nie, no nie pojedziemy, słuchajcie, na 300 km, bo to w ogóle, wiecie, szkoda odpalać Eurotracka, żeby taką trasę robić. No mamy trochę tutaj tych tras, ale nie no, 800 to też dla mnie za mało. Filtry oleju. No ale znowu przez Szwecję. Nie chcę, widzowie, przez Szwecję. Ostatnio jechaliśmy przez Szwecję, także. Benzyna. Aha, no to jest, no tak, mówiłem w ostatnim odcinku, że fajnie by było po Polsce, no ale wiecie, no na 300 km to troszeczkę nie dla mnie. Lokomotywa. Z Węgier. O, tylko pytanie, czy byśmy, kurczę, no to jeszcze by było spoko. Tutaj jakiś spychacz, jakieś roboty drogowe. Kurczę, ciężko mi z tymi dystansami, powiem wam szczerze, naprawdę. Myślałem, że Płock, to coś mi się tu zaznaczyło. A wiecie co, moglibyśmy, ale z wieprzowiną byśmy jechali. No, jeszcze nie jechaliśmy chyba z wieprzowiną. Nie ma jakiejś fajniejszej naczepy? Słuchajcie, z wieprzowiną jeszcze nie jechaliśmy. Z Płocka gdzieś do Francji. Ja jestem jak najbardziej za. O, i FedExu pojedziemy. Słuchajcie. Sygnał GPS. System. Dobra, Iwona, już mi tu. Nie marudź. Słuchajcie, z wieprzowiną. Bardzo fajna opcja. Płock. Potwierdź szybką podróż. Brak funduszy. O kurde, widzowie, tego bym się nie spodziewał, nie? No to nie fart Stefan wyszedł, słuchajcie. Wyszedł, widzowie, nie fart Stefan. Żeby zrobić szybką podróż, to ja muszę kredyt wziąć. O kurde. O kurde, widzowie, to... Przeliczam trasę. To się jeszcze nam w historii Eurotracka nie zdarzyło. No, tak widzicie, inwestuję co do złotówki, że... Kompletnie nie wziąłem pod uwagę. Szukanie nowej trasy. O, co to? Co ty, gościu, robisz? Co ty tak tymi rękoma machasz, chłopie? I typowy Janusz wąsaty. Ale wąsacz. Nie, on ma nos brudny.
Słuchajcie, on nie jest wąsaczem, on jest po prostu taki brudny. To brawo mi bijesz, chłopie, no dobra, już nie będę hamci, nie będę rozjeżdżał. Dobra, o nie, 75 km, słuchajcie, mamy, żeby dojechać. Niedobrze, widzowie, kawał drogi. Przygotuj się do skrętu w lewo. Kawał drogi przed nami, słuchajcie. Skręć w lewo. A tu jest ta blokada jakaś. Drogi, no, rolnicy blokują, patrzcie. Rolnicy blokują, bardzo dobrze, sercem z rolnikami jestem. Żeby gówna z Ukrainy nam nie przywozili. Jak najbardziej, opieram. Dobra, 71 km. To będziemy mieli dużo trasy, widzowie, po Polsce. Nie wiem jak z tankowaniem i ze snem, ale to już w trasie się zobaczy. No to słuchajcie, ja tam dojadę, myślę, że to akurat nie wchodzi w skład trasy, także sobie się zobaczymy, jak już dojadę i będziemy traskę robili. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra, widzowie, dojeżdżamy, bo jednak do Płocka musieliśmy podjechać do siedziby FedExu. Skręć w lewo. Ale rzeczywiście, Iwonka, już skręcam w lewo. Jesteśmy na miejscu, cali i zdrowi. Okej. I co my tu mamy? Wieprzowinę, nie? Wieprzowinę, nic więcej chyba nie będziemy brali. Tu jeszcze byśmy mogli do Rumunii pojechać albo z rybami. Ale myślę, że ta wieprzowina jest całkiem spoko, 1300 km. Do dzieła. A chodziłoby mi o to, żeby też coś expa wbić, także... O! Juken, co ty chłopie robisz? Co ty robisz, chłopie? Te Volvo jest niebezpieczne, bo ono się, słuchajcie, mocno rozpędza i... Oj, nie weźmiemy. A nie, weźmiemy. Okay. Ciekawe. Dobra, zaraz lecimy w takim razie. Oczywiście już wam, moi drodzy, muzyczkę jakąś tutaj włączam, na przykład coś takiego. I lecimy. Uj! 1300 km, spoko. Zobaczymy, nocka nas zastanie za niedługo, więc myślę sobie, widzowie, że zrobimy 2-3 godzinki trasy tutaj w Polsce. I jak się nam zacznie ściemniać, to po prostu pójdziemy spać, zatankujemy w międzyczasie. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Bo co to się tu stanęło? Zjedź z ronda. Chłopie, gdzie żeś wjechał? No nienormalny jakiś. Myślałem, że tylko ja tak jeżdżę, nie? Jak widzicie, widzowie, wcale nie. Czasem boty jeżdżą gorzej ode mnie. Jedź prosto. Także trochę Polski sobie zobaczymy. O, mamy McDonalda jakiegoś po lewej stronie. Z Płocka. No, trochę trasy będzie do Francji gdzieś tam. Też, słuchajcie, staram się wybierać takie trasy, które mają te 1300 km, żeby no miały więcej, wiadomo, niż 1100, żeby załapać się na tego długodystansowca, którego mamy. A po drugie, no też chodzi, wiadomo, o exp. Jeżeli by jakimś trafem udało nam się levelować, a jest to bardzo prawdopodobne, jeśli nie będę miał kary za uszkodzenia. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Także jest to, widzowie, bardzo... Zjedź z ronda. Bardzo prawdopodobne. To bym raczej, powiem wam szczerze, chyba pomyślał, czy długodystansowca nie dać na maksa już. Bo obiecywałem, nie? Obiecywałem już od kilku odcinków, że teraz fajnie by było tego długodystansowca zrobić i żeby w którymś z odcinków
zrobić sobie taką trasę około 2000 km, później też analogicznie 4000 jako challenge. I powiem wam szczerze, jestem jak najbardziej za. Jestem, widzowie, jak najbardziej za, no bo to też będzie dużo expa, nie? Ale się to Volvo rozpędza nam. Lubię po Polsce jeździć, powiem wam szczerze, i tak naprawdę, gdyby nie to, że no tu w Polsce często są trasy po 300 km tylko, bo widzieliście, no ja byłem gotów wybrać jakąś tam trasę, ale jednak te 300 km się okazało dla mnie, no za mało, to już w tej chwili się po prostu nie opłaca pod kątem levelowania, to też trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, widzowie, że jeśli jednak robimy manewry pod kątem levelowania konta, chociaż i tak to levelowanie, jak widzicie, jest na totalnym luzie i bez jakiejś tam presji, tak, robimy to na totalnym luzie. No ale mimo wszystko, no jakby bez presji, ale robienie trasy na 300 km, odcinka, gdzie trasa by była na 300 km, to byłoby dla mnie bez sensu. Potem byście się dziwili, jakbym takie trasy miał robić, potem byście się dziwili, kurde, gościu, nagrywasz 40 odcinek, a masz dopiero 10 level. Bo tak by pewnie było. Dobra, 19 godzina, widzę, że się szaro zaczyna robić. Ale mimo wszystko do tej 21 chciałbym jakoś jechać. Oj! Oj! Się zastanawiałem, czy zajechać na Orlena, ale nie, myślę, że następnego Orlena odwiedzimy. Chyba na dwójkę teraz wyjeżdżamy w ogóle na autostradę. Mi się wydaje, że jak do Niemiec, to chyba dwójką pojedziemy. A jedynka, okej. Okay. Z prawej strony, a następnie skręć w prawo. Teraz na dwójkę. Dobra, no to sobie na dwójce znajdziemy jakieś tutaj. Skręć w prawo. Jakąś fajną sobie. Z strony, a następnie skręć w prawo. Stację do zacumowania, myślę, skręć, że znajdziemy. No dobra, Iwona, ty masz ruchy opóźnione, już dawno skręciłem, a ty mi pierdzielisz, tu, że mam skręcać. Iwona, zlituj się. Dziewczyno. Już dawno skręciłem, a ta mi mówi, że skręć w prawo. E, gościu, gdzie mnie tu? Spycha mnie z drogi, kretyn. Trzymaj się lewej strony. No, szaro się robi już. 19, szybko się ciemno robi. Ale pięknie jest ta Polska zrobiona na tym Holland Rebuilding, naprawdę. Bardzo mi się to, widzowie, podoba. Tyle detali, słuchajcie, zrobionych. To naczepa brzydka, jakaś taka dziwna, nie wiem. No, szybko się ciemno zaczyna robić, już widać. Szarówę. A my musimy pieniądze, widzowie, zarabiać, powiecie, jak jest. Ale chociaż coś mi musiało przybyć, bo miałem... Nawet, słuchajcie, nie zauważyłem, kiedy mi pracownik coś zarobił. Coś mi pracownik, widzowie, zarobił, bo mieliśmy przecież... To możemy ten kredyt zaraz spłacić, który braliśmy. Słuchajcie. Za chwileczkę można ten kredyt spłacić. Jechać. Ze szlabanem lepiej się nie zderzać, bo szlabany, widzowie, są jakieś toporne. Przy autostradzie spać nie będziemy, bo raz, że się nie wyśpimy w tym hałasie. A dwa... Gościu! Gościu, no i patrzcie, kurde, barana, wyjeżdża mi. Kam jeden. No, tutaj nie będziemy spali, bo oczywiście stację benzynową potrzebujemy. Ja bym bardzo chciał sobie zatankować. Myślę, że byłby to dobry plan, żeby się zatankować od razu.
dwie pieczenie na jednym ogniu. Zazwyczaj staram się tak robić, wiadomo, jakby no... Mamy własną ciężarówkę, to paliwo nie zginie, nie? Już sobie będzie. Na razie spokojnie uzupełniam, słuchajcie, budżet. Chcę też ten kredyt spłacić, który tam mam, te 400 tysięcy. I później może wziąć jakiś kredyt, którym bym... no, jakąś inwestycję poczynił, ale wiecie co, myślę, że teraz sobie poczekamy troszkę, bo chyba garaże mam wszystkie na fulla i myślę, widzowie, że zrobimy takie machnią. Że od razu bym chciał kupić garaż na 5, znaczy nie wiem, czy to się uda. 5 samochodów raczej bym nie kupił. To jeszcze chyba nie jest ten moment, wiecie? Raczej chyba trzeba na raty po 3. Raczej, widzowie, to jeszcze... To, jak widzicie, nie jest taki etap rozwoju, żebym sobie... Znaczy, wiadomo, że bym uzbierał, tak? To jest oczywiste, żebym uzbierał, tylko pytanie po co, skoro mając już 3 kierowców, oni by mi już mogli zarabiać w tym czasie, nie? Jakby to zbieranie na 5 to nie ma sensu. O, mamy stację benzynową. No i tam sobie zjedziemy. Akurat 20 godzina, ładny przychód. Umberto ładnie zarobił, a to jest ten chyba facet, któremu, słuchajcie, kupiliśmy nową ciężarówkę. O, i poziom osiągnął pięknie. Widzicie, było warto chłopu kupić ciężarówkę nową. Zarobił na siebie. Fakt, że nie mieliśmy zbyt dużego wyjścia, bo używane były zbyt drogie, więc jakby... To nie było żadne tu jakieś wynagrodzenie. O, na Orlenie się sobie staniemy. I się przekimamy na Orlenie, widzowie. Się tankuje, czy się nie tankuje? No tak, bo tu mamy taki duży zbiornik paliwa, okej. Okay. Aż zgłupiałem, czy to mi się tankuje. O, tu się na Orlenie ładnie przekimamy. Tylko czy raz? Czy od razu dwa razy się przekimać? Nocka nas. Ryzykujemy, widzowie. O. O. Pięknie. Teraz możemy jechać. Ale to zobaczcie, jak pracownicy ładnie poziomy. A nie, tu nie widać Orlena, więc nawet nie ma co miniaturki robić. Słuchajcie, zobaczcie, jak pracownicy nam ładnie poziomy osiągają. O, jeden gamon jakiś, któryś tam mi 6 tysięcy zrobił. Straty, ale zobaczcie, jak ci kierowcy ładnie zarabiają. O 50 tysięcy, Helga nawet 17 zarobiła, Helga była pechowym kierowcą. O, 54, Aurora, pięknie, to ile będziemy mieli kasy zaraz na koncie, widzowie? 445 tysięcy, no to powiem wam, a zaczynaliśmy odcinek z minusem, to powiem wam, że no powoli... Na następny odcinek zbliżamy się na kolejne zakupy. Jeśli chodzi o nowe ciężarówki. No, że w następnym odcinku myślę, że tak będzie. Teraz grzejemy po prostu, ile fabryka dała. Tym autobusem grzeje stówką, zobaczcie, ludzi wiezie, chłop, ale stówką jedzie jak nic. Albo szybciej, bo nie mogę go dogonić.
grzeje tym autobusem, gościu, grzeje. Taki jakiś, nie wiem, niekształtny ten autobus, niczego mi nie przypomina, jeśli chodzi o autobusy jeżdżące po miastach w Polsce. Ojej, znowu bramki. Tylko płać i płacz. Bramki akurat w Polsce są denerwujące, bo trzeba się zatrzymywać. A w innych krajach jest tylko przejazd. Ta czterdziestka jest mega wkurzająca. Ale nie będę tutaj się brał, widzowie, za jakieś komentowanie bramek. To ja jestem za fachowiec, żeby bramki tutaj komentować. $300 za kawałek przejazdu. Ludzie kochani, 50 km raptem przejechałem, $300. Trasy mamy, bo tak nie ubywa, no ale zawsze tak mam. Słuchajcie, że jak jest trasa powyżej 1000 km, jedź prosto. To tak wolno ubywa, jak już ten 1000 zejdzie, to już widać namacalnie, że ubywa, nie? Że już jesteśmy coraz bliżej celu. Scarlett osiągnęła poziom. Bardzo mi miło, że osiągnęła poziom. Kurczę, pieska muszę wypuścić, widzowie. Ja tu się bym mógł zatrzymać. W kabinie pieska nie mam, ale... tak realnie mnie tu podgryza szturcha za nogę, żebym go wypuścił. Chciałbym się spauzować, tylko gdzie to tu można się spauzować? Jest tu jakiś... O, tu się może zatrzymamy, tu jest taki... Myślę, że będzie fajny. Tutaj jest fajny parking, myślę, to tu się zatrzymamy na chwilę. O, proszę, jaki ładny, ale spać nie będziemy, bo już spaliśmy. Żeby było, że jestem realistyczny, to stanę na boku, nie będę na środku stawał. O, tu sobie staniemy, widzowie. Żadnego parkowania nie chcę. O, dobra, zaraz do was wracam i jedziemy dalej, widzowie. Dobra, lecimy, widzowie, wybaczcie, no ale jednak piesek, żywe stworzonko i chce wyjść, to trzeba wypuścić. Nie ma to tamto. Jak się mówi, są rzeczy ważne i ważniejsze. Jeszcze mam trochę głos może inny, no bo jeszcze po chorobie gdzieś tam mnie kaszel męczy, słuchajcie, więc... Musicie mi niestety wybaczyć, ale staram się też za dużo nie mówić. Zobaczymy, czy coś nam się uda mapy odkryć. Nie wiem, jak wygląda odkrycie mapy. Ciekawe, czy... Aż sam naprawdę jestem ciekaw, czy te 10% magiczne już zostało odkryte naszej mapy. Bardzo mnie też kuszą kursy na West Balkans, ale tu mam troszkę obaw, czy to, kurczę, będzie działać na tym promocie, bo tak... Tak niestety... A się rozpędziłem, kurde, te Volvo naprawdę jest... Jeśli chodzi, słuchajcie, o prędkość, to jest... Jest ono bardzo niebezpieczne. McDonald's, Shell... I moja jazda zygzakiem na drugiej kamerze. Nie, no ja tak nie mogę. Muszę w środku, widzowie, jeździć, bo wiecie, jak się kończą moje...
moje inne kamery, no niestety. Troszkę oczywiście przyspieszam, żeby odcinek się jakoś tam uwinął w tą godzinę. Staram się, żeby jednak do tej godziny się uwinąć, ale wiadomo, że jak weźmiemy trasę 2000 km czy 4000, no to już te moje uwijanie się niestety nie będzie takie sprawne. Ale też nie będę na siłę, słuchajcie, przy tak długiej trasie. Myślę, że nie będę też na siłę jakoś tego przyspieszał, bo to też się przełoży później na jakieś zmęczenie i ewentualne kraksy. Po co nam to? O, ktoś znowu mi zarobił. Coś tam zarabiają ci pracownicy, widzicie. Dlatego tak istotne jest, żeby pilnować właśnie tej polityki z kierowcami, tak, żeby obserwować, jak oni tam levelują. Ja to praktycznie w każdym odcinku staram się, jak widzicie, zajrzeć. Coś tam zmodyfikować. Te ADR-y też pewnie będę musiał im zaraz levelować, ale chciałbym, żeby mieli na fulla właśnie długodystansowca, żeby mieli ładunek o wysokiej wartości i delikatny ładunek, a później to już. Później to już się zobaczy. I ta 40. Kurde, jak mnie to denerwuje na tych bramkach, widzowie, te 40, nie? Jakby tak na luzie po prostu człowiek mógł się do bez gazu dotoczyć, to jeszcze by spoko, a tak trzeba hamować, kurde. ...246, no to już 500 zł za same bramki jesteśmy, widzowie, w plecy, kurde. A jakbym miał tak jeszcze kombinować z inną trasą, która by nie była płatna... Nie wiem, powiem wam szczerze, czy by mi się chciało. Już nawet nie wiem, czy do Niemiec bym tu... No pewnie bym znalazł jakąś trasę alternatywną. O właśnie, a propos Niemiec, to wjeżdżamy właśnie do Niemiec. Ale ja w życiu nie uwierzę, że tam jest 30. Jak w 50 jestem w stanie uwierzyć, tak nie uwierzę, że 30 jest. Rowerem bym szybciej tą granicę przekroczył, kurde. Jechać. Rura. Krokodylki. Wiecie, co ja zrobię chyba? Żeby nie było raty kredytu o 12 w południe. To ten mały kredyt, który dobierałem, nie będzie raty, czyli powinna być rata 26 tysięcy za tylko ten duży kredyt. Tak cwaniakuję właśnie, słuchajcie, z tymi kredytami po to, żeby... no, wiecie. Żeby były za darmo kredyty, nie? Ale wydaje mi się to fajnym sposobem, jak mam być szczery. Naprawdę, wydaje mi się, widzowie, to bardzo fajną metodą. Bo jakby mamy darmowe pieniądze cały czas na inwestycje, a następny dzień te pieniądze jakby spłacamy. Czyli tak naprawdę kredyt nas w tej sytuacji no nie kosztuje. W przypadku tego, który teraz spłaciłem, wiadomo, że się nie udało, bo brałem dwa kredyty po 400. To za gałgan mi tam 2000 zarobił na minusie.
takiej prędkości, to ja muszę patrzeć, gdzie jadę. Jak przydzwoniłem. Widzowie. Jak przydzwoniłem, aż mi szkoda tego mojego Volvo teraz, nie? I już na czerwono. A to całkowicie moja wina, stuprocentowo. No kto mi kazał tak szybko w zakręt wjeżdżać? To jest, widzowie, tylko i wyłącznie moja wina. No i takie autostrady powinny być w Polsce, kurczę. Przynajmniej te trzy pasy. To by było spoko, a niestety mamy dwupasmowe w większości autostrady. I to bardziej trasy szybkiego ruchu przypomina. O, 800 km do celu. No to teraz w Niemczech to szybko przelecimy, słuchajcie. Pod odcinek trochę nadrabiamy z prędkością. Chociaż mógłbym zrobić to tak, że jechać normalnie i po prostu czas przyspieszyć, ale to też mój głos byście słyszeli. Przyspieszonym takim... Zjedź się prawej strony, a następnie zjedź w prawo. W tempie to nie byłoby to zbyt fajnie, widzowie. Zjedź w prawo. Bez migacza, a co? Trzymaj się lewej strony. Dobrze, Iwonka, trzymam się lewej strony. Trzymam się ciężarówki, znaczy lawety i panów strażaków, którzy lecą ze 110 jak nic. Chyba na akcję jadą. Może się tak spieszą. A, jednak zwolnili. Wypadałoby mandatu nie dostać w tym odcinku, widzowie. Tak by wypadało, nie? Chyba jeszcze nie dostaliśmy żadnego mandatu. A przekonaliśmy się na własnej skórze w poprzednim odcinku, że niestety w Niemczech dają mandaty za prędkość na autostradzie. I to całkiem, kurde, drogie. Chyba 10 tysięcy czy 15 tysięcy dostałem, kurde, tego mandatu, także sporo. Więc już jestem ostrożny, bo trzeba zarabiać, a nie tracić kasę, słuchajcie, na mandaty, widzowie. No minusem tego jest to, że widzę, że tą trasą już jechaliśmy, kurde, nie ma tutaj... Nie ma tutaj niestety nic, co byśmy odkrywali. A szkoda. O, 26 tysięcy. Widzicie, jak wyliczam te kredyty idealnie? Kurde, bo jadę trochę jak pijany się tu rozglądam za dużo. Środa 23, niby przyjazd. No okej. Okay. Pania nie planujemy. Dwa razy się przespaliśmy pod rząd. Przy takiej prędkości, tych 140, to ten dystans schodzi, znaczy w sensie, że da się jechać. Ta trasa mi się tak nie duży, nie?
jakoś tak spoglądasz co jakiś czas, ile zostało kilometrów i tak cały czas ładnie ubywa. Gdybyśmy powiedzmy jechali te 90, bym patrzył, ile zostało trasy, to nie wiem, by sam dystans by mnie, słuchajcie, chyba męczył już. Zaraz 700 się zamieni na 690 i jakby to tak, wiecie, w psychice gdzieś zostaje, że no nie jest ta trasa aż taka tragiczna. I ona schodzi pięknie przy tej prędkości. Już na pamięć te sytuacje na drogach pamiętam. Wiedziałem, że będzie stało Lamborghini zatrzymane. Chociaż ciekawe, że tak Lamborghini zatrzymane stoi, ale po drodze tutaj nie widziałem, żeby jechało nigdy Lamborghini. Niby 120, a gościu BM-ką leci szybciej na bank, bo mi odjeżdża. Zobaczcie, jak mi odjeżdża ta BM. O, nim się obejrzałem, 670 km do celu. No i to jest, widzicie, to jest piękna sprawa, widzowie. Tak to można jechać, nie? Czyli zasadniczo już połowę trasy mamy, słuchajcie, zrobione. Ale myślę, że mówię dużo rzeczy jakby też na spontanie robię na odcinkach, ale tak mi się wydaje, że jeśli byśmy awansowali, a jest to prawdopodobne, że wszystko za chwilę okaże, to chyba tego długodystansowca faktycznie sobie levelujemy, żeby móc trochę dłuższe trasy robić, a co za tym idzie, wiadomo, za dłuższą trasę więcej expa, ale to bym musiał też przeliczyć. I może zrobię taki eksperyment, czy dwie trasy na przykład o tam, nie wiem, 1300 km. Lepiej jest zrobić, czy lepiej zrobić jedną powyżej 2000 na przykład. Zobaczymy też, jakie ceny będą za te zlecenia, nie? Takiej długości. Na 22 mamy przyjazd. No to idealnie. To notka nas w ogóle nie złapie. Coś pod górkę jest chyba mocno, bo nie chce mi jechać do Volvo, słuchajcie. Jakaś niewidzialna górka chyba. Patrzcie, jak mi zwolniło do 80, a ja na pełnym gazie jadę. O, teraz chyba z górki. Już jechaliśmy tą trasą pewnie, więc gdzieś tam do Belgii jechaliśmy, więc żadna nowość. Trzymaj się lewej strony. Tak mi się wydaje na logikę, że jeśli chciałbym mieć 100% mapy odkrytej, dosłownie każdy zjazd, każdą drogę musiałbym mieć na żółto podświetloną. Każdą, dosłownie. Bo tak na logikę mi by mówiło, że to jest wtedy 100%, nie? Czyli jest co się napocić, żeby te 100% mapy odkryć. Tak samo istnie się to pewnie nie odkryje i to będzie trzeba
I domyślam się, że dotyczy to samo stacji benzynowych. Tak mi się wydaje, widzowie, że wtedy no... Stacje benzynowe też wszystkie powinny być. Pięknie się w tych Niemczech jedzie. Mówię, tak to można jechać. Chociaż, wiecie, z drugiej strony, gdybym tak ciągle miał jeździć po takich autostradach, na dłuższą metę jest to nudne, nie? Ja dlatego lubię takie urozmaicenie, tak jak na przykład jedziemy po Polsce, po jakichś krajówkach, sobie coś pozwiedzamy. Wiadomo, raz na jakiś czas wjechać na autostradę taką niemiecką jest fajnie, ale na dłuższą metę nie mógłbym tak jeździć. Więc będę starał się też wybierać takie trasy trochę przez góry, żeby jak najwięcej tej mapy odkrywać. Może w którymś z następnych odcinków sobie trochę trasę zmodyfikujemy po swojemu, żeby jechać tamtędy, gdzie nie jechaliśmy. Swoją drogą muszę zobaczyć, czy mamy całą Polskę tak jakoś odkrytą, bo chciałbym, no w pierwszej kolejności, widzowie, no Polskę musimy mieć w 100% odkrytą. Nie może być tak, że inne kraje odkrywamy, a Polska jest jeszcze nieodkryta. Także chciałbym wszystkie możliwe trasy mieć w Polsce poodkrywane na 100%. Może przy tej okazji jakieś zlecenie się zrobi. A może zrobimy taki odcinek, że będą na przykład dwie krótsze trasy po Polsce w jednym odcinku. O. Też możemy takie coś zrobić. Mówię, bo skoro to jest, słuchajcie, levelowanie na totalnym luzie i my tutaj się z niczym nie spieszymy, jest to totalny luz, no to może to być ciekawa opcja, widzowie. Żeby trochę po Polsce, po krajówkach pojeździć, poodkrywać. Do przemyślenia temat. Jeszcze nam się udało bez mandatu. Widzowie, jeszcze mandatu nie dostaliśmy. O, i 420 km do celu. Pięknie. Widzicie, jak pięknie z 20, chyba 3 zrobiła się dostawa na 21. Właściwie myślę, że jeszcze z pół godzinki możemy uciąć z tego czasu. Tak to można jechać. Jest to motywujące dla mnie na pewno. Trzymaj się lewej strony. W sumie całe Niemcy przelecimy tutaj, jakby nie patrzeć. Gdzieś tam do Francji jedziemy. Ciekawe, czy chociaż fragment się załapiemy na fragment drogi, którą nie jechaliśmy, ale widzę, że raczej nie. Wszędzie jest już na żółto. Zobaczcie, tutaj w każdą stronę jechaliśmy. Możliwą. O, już 380. Potem było 400 coś. Pięknie ten... Trzymaj się lewej strony. Ten czas nam... Znaczy ten dystans nam się kurczy, a czas też, no bo już zobaczcie, 20:30, a przed chwilą mówiłem, że pół godziny może zetniemy, a już pół godziny zostało ścięte. Teraz się okaże, że na 20 dojedziemy z tym towarem. Tędy pamiętam, jechaliśmy, to po tych blokach pamiętam, kojarzę tą drogę. Się cztery pasy zrobiły. Trzymaj się prawej strony. Prawej. Dobra, Iwona, prawej. Przyjechaliśmy tam w prawo. Wypadałoby bez mandatu. Trzymaj się prawej strony, a następnie skręć w prawo.
Bardzo bym chciał, widzowie, bez mandatów. Więc jadę kulturalnie. Czemu to jest 60? Halo? Nieładnie, tak. Oj, coś mi się źle kojarzy ten most, że ostatnio mnie tu wywaliło. Albo to nie jest ten most, może. Nie no, bo wtedy do Danii jechaliśmy. Teraz idziemy do Francji, także. Bardzo podobny most może. A jeszcze jesteśmy w Niemczech przecież. Trzymaj się lewej strony. O, 308 km do celu. Pięknie widzę. Pięknie. O, odkrywamy coś? Mi się wydaje. Widzowie, chyba odkrywamy drogę. Nie, chyba niestety nie. A mogłem zjechać na ten zjazd i jego byśmy wtedy też odkrywali. Akurat odkrycie takich zjazdów to jest pikuś, gorzej tymi różnymi innymi rzeczami. Co ja mam zrobić? Udało się jakoś fuksem wybrnąć z sytuacji. A Belgia nas wita. Wita nas Belgia. Aż za bardzo zwolniłem, myślałem. A następnie skręć w prawo. Myślałem, że będzie jakieś gigantyczne ograniczenie prędkości. No ale jak jest cel, żeby nie dostać mandatu, no to staram się, widzowie, dopełnić tego challenge'u. Radar. Radał. Okej. Ale tędy też jechaliśmy. Kurczę, czy jest jakaś trasa, którą byśmy nie jechali? No tu taki korek. No jechać. Nie pojedziemy 30 na godzinę na autostradzie jakiejś. Hmm, 30 nie pojedziemy, bo jadą 20. A jest 70, no nieładnie tak. Czterdziestka też mnie nie satysfakcjonuje. 200 km do celu. Pięknie. No może taką krajówką sobie właśnie teraz polecimy. Podziwiamy widoki. Na 20 będziemy na miejscu. Brawo. Skręć w prawo. Dobra, Iwona, skręcam już. Thank you.
Jak challenge bez mandatu, to bez mandatu. A fajnie, trochę dla odmiany tak sobie pojedziemy, zobaczcie, takimi. Oj! Na odmiany sobie pojedziemy tym FedExem trochę po. Po zakrętasach. Dziewięćdziesiątka jak najbardziej mnie tu satysfakcjonuje. Oj! To pięćdziesiątka już niekoniecznie. My mamy na to sposoby, prawda, widzowie? Jedź prosto. Piękne widoki. Ciekawe, czy tak w realu to też wygląda. To 87 km do celu. Muszę się pilnować, żebym czegoś nie wywinął, widzowie. Chyba się szlaban zamykał. Ale fuksa miałem, bo te szlabany są tak toporne, słuchajcie. No ja będę jakiś pociąg przepuszczał. Jedźże, chłopie. Prosto. Ależ oczywiście, Iwona, jadę prosto. To trochę nam się czas jednak wydłużył przez tą drogę krajową, ale myślę, że ma to swoje uroki i tu nie chodzi o jakby wyścigi jakieś. Całkiem przyjemnie się tu jedzie. To 20 km do celu. Jestem bardzo ciekaw, widzowie, czy faktycznie levelujemy? Czy tyle expa będzie? No raczej zlecenie powinno być na doskonale, no raczej nie uszkodziłem ładunku. Cokolwiek ja tam wiozę, wieprzowinę chyba, jak dobrze pamiętam.
No i wjeżdżamy do Francji. Kilometrów. No to teraz to pójdzie szybko. Tylko takie pyk, pyk i już jesteśmy. No. Ledwo żeśmy do Francji wjechali, już jest ograniczenie do 80. Dobra, bo jeszcze coś wywinę zaraz. Miało być bez mandatów, widzowie. Obiecałem, bez mandatu. To czerwona to policja chyba była. Nie. Dobra, jadę kulturalnie. 76 km do celu. Miało być bez mandatu. Nie, to była policja. Magiczne 6-9. Teraz, jak widzicie, to już szybko idzie wszystko. Raczej byłoby tu ciężko jechać, słuchajcie, szybciej niż te 80. Co kawałek zakręty są, zauważcie. Praktycznie jesteśmy, słuchajcie. Moi drodzy, prawie już dojechaliśmy. Więc chyba udało mi się niczego nie wywinąć. Przygotuj się do skrętu w prawo. No to, że raz tam o bandę się trochę przetarłem, no bywa. Ale to się nie liczy, bo mandatu nie dostałem. Skręć w prawo. Więc dla niedowiarku. Jednak potrafię, słuchajcie, bez mandatu. Co tu się dzieje? A ja mam was w nosie. Gagatki. Jechaliśmy tą też. Niestety, widzowie, jechaliśmy tą trasą, także kompletnie niczego nie odkryliśmy chyba w dzisiejszym odcinku. Skręć w lewo. Musiałbym mieć wyjątkowego pecha, żeby wyjeżdżając tutaj jakieś auto trzasnąć.
Już musiałbym mieć giga pecha, nie? Żeby w ostatniej chwili dostać mandat. Zjedź z ronda. Trzymaj się prawej strony. Ostatnia prosta przed nami i jesteśmy. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Dobra, Iwono. Zjedź z ronda. Skręć w lewo. No, znaczy chyba tutaj. Zadanie wykonane. Odmeldowuję się. No i zobaczmy, będzie doskonale widzowie. No już tam sobie pominę. Jakoś ostatnio, jak widzicie, nie robię tego parkowania, jakoś mi tam nie zależy. O, 1800, czy jest szansa? Jest, biliśmy level, widzowie, jest, udało się, pięknie. Jest doskonale, a zarobiliśmy 167 tysięcy, na szczęście żadnej kary nie dostaliśmy. Także co my tu możemy zrobić? Ja myślę, że tak jak zapowiadałem, damy długodystansowca na full i przy okazji sobie zobaczymy jeszcze, jak to tu wygląda z naszymi pracownikami, bo oni nam awansowali, więc trzeba mieć ich na oku. Niech sobie zrobi ona może też. Albo tak. Helga też ładnie awansowała. Okej. Myślę, że tak wystarczy. I... O, całkiem spoko, jak widzicie, widzowie. Pięknie. Dobra. To by było tyle. Z ciekawości zobaczmy, jakie będą teraz zlecenia, jakie będą nas czekały w następnym odcinku. O, zróbmy może cena według dystansu. No, niewiele cenowo się zmieniło, natomiast... trasy. A to może musi się zaktualizować, bo też są do 1500. Widzicie? Nie ma tych tras dłuższych niż 1500. Także to musi się widocznie zaktualizować, że tutaj sobie tą zdolność wbiliśmy. Ja na wszelki wypadek zapiszę, żeby nie było jakichś jaj. Dobra, drogi widzu, dziękuję ci serdecznie w takim razie za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Będzie mi miło, jak zostawisz łapkę w górę i komentarz pod filmem dla lepszych zasięgów. Tymczasem trzymaj się. Cześć.